Szczęść Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, powoli kończymy rok liturgiczny i słyszymy już wiele tekstów, które mówią też nam o końcu czasów. I złapałem się na tym dzisiaj, że czytając tę Ewangelię, modląc się tym tekstem dzisiejszym, skoncentrowałem się na tym, co złe, na tym lęku, który we mnie narastał, czytając ten początek Ewangelii dzisiejszej, tę pierwszą połowę tekstu. I dalej myślę sobie, Boże, przecież Jezus zapowiada tak cudowne rzeczy, które nastąpią, Jego przyjście, co więcej, znaki czasu, okoliczności życia, które możemy rozpoznawać, które mówią o Jego przychodzeniu. Dlaczego ja jestem skoncentrowany na tym, co złe? I później sobie uświadomiłem, że generalnie w życiu niejednokrotnie właśnie tak postępujemy, że najpierw skupiamy się na tym, co złe, nie na tym, co dobre. Jak o kimś słyszymy, to bardziej w ucho nam wpada to, co złego zrobił, albo te plotki, które krążą, a nie to pozytywne, co mówi się o tym człowieku. Niejednokrotnie jak czytamy Pismo Święte, to też koncentrujemy się na tym, co złe, a nie na tym, co piękne i dobre. Nieraz też, słuchajcie, w sobie widzimy tylko to, co złe, tylko nasze grzechy, na przykład słabości, a nie widzimy piękna, darów, talentów, które Bóg złożył w nasze serca. Widzimy często pokusy, które nas dręczą i męczą i grzech, w który upadamy, a nie widzimy natchnień Ducha Świętego i zachęty do czynienia dobra. Ta Ewangelia dzisiaj chyba chce nami wstrząsnąć, żebyśmy się nie koncentrowali na tym, co złe, ale na tym, co dobre. Ze zła wyciągali, od zła unikali, z upadku wyciągali wnioski, ale podążali za tym, do czego Pan Bóg nas wzywa. No i przede wszystkim otwierali nasze serce na przyjęcie darów Ducha Świętego i rozpoznając znaki czasu, po prostu z radością, wewnętrznym pokojem oczekiwali przyjścia Pana. Niech nas więc szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia i usłyszenia jutro.